Drugi dzień zmagań ogólnopolskiego finału zimowych mistrzostw Polskiej Ligi Tenisa. Przed nami decydujące mecze o losach całego turnieju, który tak naprawdę trwa już od 2 miesięcy, bo przecież liczne turnieje eliminacyjne, które poprzedzały właśnie ten wielki finał, który nastał w Warszawie w dniach 10-11 kwietnia, niedziela. Aktualnie godzina 11:49. Na stanowisku komentatorskim zasiadł tymczasem Mateusz Stańczyk. Witam Państwa bardzo serdecznie. No i zapraszam Państwa na mecz fazy grupowej pierwszej ligi pomiędzy Pawłem Bilickim oraz Pawłem Hałko, a więc mecz dwóch Pawłów przed nami. W czerwonej koszulce Paweł Bilicki. Na dalszym planie będzie przemieszczać się Paweł Hałko. Zawodnicy rozegrali już swoje pierwsze spotkania. Obydwaj zmagają się w rozgrywkach grupy B, gdzie Paweł Hałko miał okazję zmierzyć się już z dwoma zawodnikami, zarówno z Dominikiem Metelskim. Paweł Hałko wygrał ten mecz w trzech setach oraz z Maćkiem Łuczakiem. Ten mecz z kolei przegrał. Natomiast jeśli chodzi o Pawła Bilickiego, to on póki co w tabeli ma wpisany tylko mecz z Maćkiem Łuczakiem, również go przegrał. Także można powiedzieć śmiało, myślę, że jest to jeden z kluczowych meczów dla tej grupy, jeśli chodzi o ewentualną walkę o awans do dalszej fazy turnieju. Tutaj wszystko wskazuje na to, że zwycięzcą grupy będzie Maciek Łuczak. Pewnie wygrane dwa spotkania. Panowie jeszcze się rozgrzewają. Trwa trening serwowania. Dzisiaj od rana bardzo interesujące starcie w ramach pierwszej ligi, co zwiastuje naprawdę bardzo wysoki poziom dzisiejszych zmagań. Przed nami nie tylko mecze w ramach pierwszej ligi, później także dołączą zawodnicy z rozgrywek PLT 45+, którzy rozpoczną zmagania 1/8 finału, a także drugiej ligi. Oni również rozpoczną dzisiejsze zmagania od 1/8 finału. No a później już ćwierćfinały zarówno pierwszej ligi, drugiej ligi, no i oczywiście rozgrywek powyżej 45 roku życia dla amatorów. Dużo, dużo dzisiaj tenisa dobrego przed nami, dlatego myślę, że warto być naprawdę z nami. I za momencik głosowanie, kto wybierze serwis. Zaraz się przekonamy. Ale wszystko wskazuje na to, że serwować będzie Paweł Hałko. Bardzo ciepło dzisiaj w Warszawie, jest pogoda bardzo dopisuje, ale dla zawodników na pewno warunki nie są w 100% komfortowe. Duszno tutaj na kortach WTS Orzeł w Warszawie. Jednak tutaj słońce
daje o sobie znać, tutaj mocno nagrzewa ten balon, pod którym znajdują się korty właśnie WTS Orzeł. Ale my już rozpoczynamy rozgrywkę pomiędzy Pawłem Hałko, który rozpoczyna od serwisu. No i od razu szybka tutaj wymiana. No i pięknie volley wykonany przy siatce, naprawdę. Pierwsza akcja, która od razu zwiastuje nam bardzo duże emocje związane nie tylko z tym meczem, ale także każdym kolejnym, bo przecież poziom będzie tylko rósł, bo no, stawka kolejnych meczów będzie tylko i wyłącznie coraz większa. 15-0, patrząc od strony serwującego. Świetnie, świetnie zagrywa. Ale wygląda na to, że wcześniejsza piłka autowa była, dlatego Paweł Bilicki odpuścił tutaj to zagranie. No teraz wyraźnie, wyraźnie autowa. Teraz świetnie tutaj zagrany slice pod linię końcową w wykonaniu Pawła Bilickiego. Bardzo dobry pomysł na tą akcję. Paweł Hałko, reprezentant Podlasia, pochodzi i mieszka w Suwałkach. Natomiast Paweł Bilicki to z kolei reprezentant województwa zachodniopomorskiego, mieszka w Szczecinie. Także dwa stosunkowo duże miasta reprezentują obydwaj zawodnicy. Teraz ładnie rozrzucił Paweł Bilicki i to on wygrywa pierwszego gema. Od razu przełamuje serwis Pawła Hałko. Porozrzucał trochę, pograł po kątach. No i jest przełamanie od razu w pierwszym gemie tego spotkania. Wszystko wskazuje na to, że minimalnym faworytem tego spotkania jednak był właśnie Paweł Bilicki. Zobaczymy, co pokaże nam tutaj czas. Jak będzie wyglądał końcowy wynik. No bardzo nieudany teraz ten return w wykonaniu Pawła Hałko. Teraz defensywny lob, smecz, bardzo udany jest punkt dla Pawła Bilickiego. Ładnie rozrzucił tutaj do narożnika z forehandu. Pięknie posłana piłka właśnie w tym kierunku. No i potem już tylko dokończenie dzieła przy siatce. Teraz znów dobrze rozpoczął akcję serwisem i potem tylko już wywierał coraz większą presję, aż wykończył to spokojnym volejem przy siatce. Na spokojnie to wszystko zostało rozegrane przez Pawła
Bilickiego. No i wszystko wskazuje na to, że zmierzamy w kierunku wyniku 2-0. Ładny teraz cross backhandowy. I teraz forehand. Pojawił się przy siatce znowu, tylko ratuje się lobem. Paweł Hałko nie pozostawił szans. Paweł Bilicki 2-0 prowadzi już w tym pierwszym secie. No i akcentuje tą swoją przewagę. Naprawdę znakomicie rozpoczął ten mecz. Wywiera bardzo dużą presję, gra bardzo kątowo. No i przez to duże problemy pojawiają się u Pawła Hałko. Teraz świetna kontra, przyspiesza tam z backhandu, teraz po krosie. I piłka autowa teraz po tym defensywnym zagraniu Pawła Hałko. No, na razie bardzo dobrze układa się ten mecz dla Pawła Bilickiego. Drugie podanie. Autowy serwis. Niezadowolony Paweł Hałko, trudno się dziwić, no bo sytuacja robi się coraz trudniejsza. 0:30 w tym gemie. Pachnie kolejnym przełamaniem. Teraz retur nieudany. Jeden z nielicznych błędów Pawła Bilickiego. Teraz dobry return. Cross. No i już nie był w stanie przebić tego na drugą stronę Paweł Hałko. Świetne są te crossy zagrywane krótko. Ciężko dobić do takiej piłki, potem jeszcze odbić. To już w ogóle jest, jak widać, niewykonalne. Fantastyczne minięcie tutaj teraz, proszę zobaczyć na tej powtórce tutaj. O właśnie, świetnie tutaj wykorzystał teraz przewagę sytuacyjną. No i proszę Państwa, 3-0 już dla Pawła Bilickiego. Coraz bardziej uwydatnia swoją przewagę. Na razie bardzo komfortowa sytuacja dla Pawła Bilickiego. Podwójne przełamanie. Czego chcieć więcej? No tylko i wyłącznie dokończyć sprawę tego seta właśnie w tym nadchodzącym gemie. Serwis po pierwszy set dla Pawła Bilickiego. Kapitalnie wykorzystuje geometrię kortu tutaj Paweł Bilicki. Naprawdę rozrzuca od lewej do prawej ciągle Paweł Hałko w głębokiej defensywie. No i po pewnych kilku uderzeniach no pojawiają się błędy, no bo ciężko to cały czas przebijać na drugą stronę. Cały czas nieustanna presja ze strony Pawła Bilickiego. Teraz świetny serwis
Return nieodebrany. No i proszę Państwa, to oznacza tylko i wyłącznie jedno. Mamy piłki setowe. Teraz return autowy. To oznacza, że mamy koniec pierwszego seta. 4-0. Paweł Bilicki w znakomitym stylu wygrywa pierwszą partię tego spotkania. Duża kontrola nad spotkaniem. Praktycznie nie popełnia błędów. Gra na własnych warunkach. No i dzięki temu wynik jest taki, a nie inny. 4-0. No i już za moment rozpoczniemy drugą partię. Tutaj w międzyczasie jeszcze sprawdzam, czy pojawiły się jakieś kolejne wyniki. Owszem, pojawiły się. Pojawił się wynik meczu tej grupy B właśnie pomiędzy Maćkiem Łuczakiem a Dominikiem Metelskim. Popularny rowerek w wykonaniu Maćka Łuczaka. Tutaj nie pozostawił złudzeń Dominikowi, kto był lepszy. No i z kompletem zwycięstw Maciej Łuczak melduje się w kolejnej fazie turnieju, fazie pucharowej. No a tutaj panowie jeszcze będą walczyć. Czy przed nami ostatni set, czy jeszcze będzie super tiebreak? No wiele teraz zależy tak naprawdę od tego, jak będzie grał Paweł Hałko. Czy będzie w stanie wywrzeć presję na bardzo dobrze grającym w pierwszym secie Pawle Bilickim. Rozpoczynamy drugą partię. Serwuje Paweł Hałko. No, ale początek bardzo nieudany. Podwójny błąd serwisowy. No i od razu 0-15. Tym razem przeszła piłka. Return ląduje w siatce. No i mamy po 15. Ciasne zagranie teraz zaprasza do siatki. Jak to się skończy? Świetnie smeczuje. Proszę spojrzeć na powtórkę. Znakomicie. Tutaj zasmeczował Paweł Bilicki. No i znowu on ma przewagę w tym gemie. Teraz slice. Takie przebicie w okolice linii kara serwisowego. A potem kontra z backhandu. Wykonanie Pawła Bilickiego. No i pojawiają się kolejne szanse. Breakpointy na kolejne udokumentowanie swojej przewagi w tym spotkaniu. Jaki wariant serwisu teraz obierze Paweł Hałko? Na zewnątrz dobry serwis, ale dobry też retur. No i trwa wymiana.
Tym razem błąd ze strony Pawła Bilickiego. Jeden z nielicznych w tym spotkaniu prezentów od niego. Ach, teraz próbował przyspieszyć z tego forehandu, ale niestety piłka nie przeszła na drugą stronę. Mamy przełamanie 1-0 od razu. Paweł Bilicki przełamał i jest na bardzo dobrej drodze do zwycięstwa w tym spotkaniu. No a zwycięstwo w tym spotkaniu dla Pawła Bilickiego może być no, jednym z kluczowych wyników w kontekście walki o awans do dalszej fazy turnieju, fazy pucharowej. As serwisowy fantastycznie rozpoczyna ten drugi gem tego drugiego seta Paweł Bilicki. Teraz troszkę taki spokojniejszej gry, ale wystarczyło jedno przyspieszenie z forehandu i potem tylko volley przy siatce i już nie było czego zbierać. Naprawdę ma dużą umiejętność kreowania takich sytuacji Paweł Bilicki. Teraz świetny serwis, no i czy będzie kończące zagranie? Jeszcze nie. Smacz! Fantastycznie, nie był to łatwy smacz. Ta piłka uciekała trochę już za niego, a on zdążył jeszcze to dobrze skontrolować. Serwis idealnie na linię, tam aż białe wapno niemalże tam. Widać było, jak to po prostu się aż zaczadziło przy linii. O, teraz z backhandu, ze stojącej piłki popełnił błąd Paweł Bilicki. No, jeszcze tutaj na pewno trzeba się postarać, teraz potrzebuje się skoncentrować. Autowy serwis. Drugie podanie. Ponownienie kierunku. Kapitalnie. Kapitalnie tutaj naprawdę. Tylko przyspieszy tutaj jakimś zagraniem przy linii. Potem zaraz od razu pojawia się w karze serwisowym. No i potem już tylko pozostaje posprzątać to, co się uzbierało z przewagi 2-0. Już prowadzi Paweł Bilicki. Tutaj teraz przez moment była niebezpieczna sytuacja dosyć, bo piłka, jedna z piłek była w korcie, ale panowie dograli punkt. Na szczęście nie było sytuacji zagrożeniowej. Zawsze to jest niebezpieczna sytuacja, gdy piłka pojawia się w korcie. Teraz nieudany return. Ląduje w korytarzu deblowym. No bardzo jestem ciekaw, czy uda się w końcu zdobyć pierwszego gema w tym spotkaniu Pawłowi Hałko. Ależ kapitalne minięcie. Z forehandu mija tutaj kapitalnie. Piłka zagościła w narożniku kara serwisowego. Proszę zobaczyć. Tutaj poszedł do siatki Paweł Hałko, ale udane minięcie w wykonaniu Pawła Bilickiego.
Teraz po linii z forehandu, no i znowu okazuje się to bronią bardzo skuteczną. Ale teraz serwis na zewnątrz i zrobił sobie przewagę sytuacyjną. Return nie powrócił na drugą stronę. No i proszę Państwa, szansa na pierwszego gema w tym spotkaniu dla Pawła Hałko. Agresywnie teraz Paweł Hałko, ale dobrze zagrywa w defensywie też Paweł Wilicki. Jak to się zakończy? Walka na slice teraz. Próbuje cały czas slajsować tutaj. I teraz atak próbował mijać. Dobrze tutaj to wyglądało. I piłka jest w korcie. Ląduje w narożniku. Jest pierwszy gem dla Pawła Hałko w tym spotkaniu. No, na pewno potrzebował takiego punktu Paweł Hałko, proszę zobaczyć, naprawdę było na czym zawiesić oko. Tutaj świetnie mijał. Tutaj jeszcze dobre odegranie, ale potem już nie było czego zbierać. Świetnie wykorzystał tutaj te boczne strefy, które nie były kryte. Paweł Hałko z pierwszym gemem, no i zobaczymy, czy coś się teraz zmieni w tym spotkaniu. Na pewno teraz moment lepszej gry w jego wykonaniu. Pojawiły się w końcu agresywniejsze zagrania. Próbował wywierać presję. No i zobaczymy, jak to się zakończy. Ważny gem teraz przy serwisie Pawła Bilickiego, no bo może to jest ten ostatni moment, żeby wrócić do tego spotkania dla Pawła Hałko, no, ale tutaj od razu agresywna gra Pawła Bilickiego, ale dobre odegranie, no ale teraz jeszcze lepsze. Jednak piłka autowa. Wydawało się, że ta piłka zagościła gdzieś tam w ostatnich centymetrach kortu, nic z tych rzeczy. Jest piłka autowa, no i pierwszy punkt dla Pawła Hałko w tym gemie, teraz drugie podanie. Dobrze, teraz tak wyrzucająco pod końcową linię. Slice, ależ ten slice się tam odbił bardzo niewygodnie. Nie potrafił już skontrolować tego uderzenia Paweł Hałko. Och, proszę zobaczyć, jak ta piłka tam niemalże zgasła na tej ceglanej mączce. Ewidentnie to było widać na tej powtórce, jak taki niski kozioł zaliczyła ta piłka. No i dał się zaskoczyć Paweł Hałko. Teraz agresywnie, znowu w swoim stylu, jeszcze z meczy próbował ratować tutaj sytuację tym takim defensywnym lobem po tym smeczu Paweł Hałko, ale no niestety skutek nie za dobry dla niego, piłka zahaczyła o balon okalający korty WTS Orzeł. Teraz próbował znowu zagrać agresywniej z forehandu, no ale piłka nie przechodzi na drugą stronę. No i zmierzamy w kierunku trzeciego gema dla Pawła Bilickiego. Dobry return. Zagrany teraz przez Pawła Hałko.
utrudnił na pewno to odegranie właśnie po tym returnie. No i wymusił błąd na rywalu. As serwisowy kończy tego gema 3-1. Paweł Bilicki. Piłki wędrują na stronę Pawła Hałko. No i pytanie, czy to będzie ostatni gem tego spotkania, czy może jeszcze przedłuży swoje nadzieje Paweł Hałko. Krótsze zagranie, no to jest woda na młyn Pawła Bilickiego, który od razu zaczyna rozrzucać się przeciwnika. No i nie udało się wyjść tutaj z opresji już Pawłowi Hałko. Bezradny już tutaj potem popełnił błąd. No ale teraz znowu popracował serwisem. No i jeszcze tli się nadzieja na jakiś tutaj powrót w jego wykonaniu. Ale no trzeba tutaj jeszcze bardzo solidnie na to sobie zapracować, a nie będzie to łatwe, bo rywal dzisiaj w dobrej formie. Autowy serwis. No i będzie drugie podanie. No i niestety podwójny błąd serwisowy. Piłka po tym, jak zatańczyła na taśmie, przeszła co prawda na drugą stronę, ale poszła w przeciwne karo niż powinna. No i są niewątpliwie kłopoty teraz. Są bardzo duże kłopoty. W bardzo poważnych tarapatach Paweł Hałko, bo to oznacza, że mamy, proszę Państwa, piłki meczowe dla Pawła Bilickiego. Podwójny błąd serwisowy i tak się kończy to spotkanie. 4-0, 4-1. Wygrywa ten mecz Paweł Bilicki. No i tym sposobem można powiedzieć, wyrzuca z turnieju Pawła Hałko. Bardzo udany występ w wykonaniu Pawła Bilickiego, a my do Państwa wrócimy już po przerwie. Spróbujemy porozmawiać ze zwycięzcą tego spotkania, więc z Pawłem Bilickim. No i zapraszamy Państwa oczywiście też po przerwie na kolejne mecze. To już będą prawdopodobnie spotkania w ramach 1/8 finału. Jeśli się nie mylę, PLT 45+, także naprawdę będzie co oglądać. Tak jest, macie Państwo teraz do dyspozycji rozpiskę, a my się już żegnamy teraz na chwilę i zapraszamy na reklamę.